Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry. Będziemy grali w grę. A jaką? No nic, no kontynuujemy, słuchajcie, historię. Zostaw lajka, jeżeli podoba ci się seria, albo nie wiem, jeżeli mnie lubisz, albo coś. Mam jakiś komentarz, jeżeli tego nie lubisz mnie. Pytanie komentarze czasem daję, na przykład, ale jesteś cringe. Wiesz, i wtedy sobie człowiek uświadamia, że jest cringe, wiesz, zodzi. Jesteśmy tutaj, nie powinniśmy być tutaj, bo tą misję już niestety przeszliśmy, a widzę coś się zepsuło, więc zaczniemy sobie od tego momentu. Sam powiem ciekawego, łysy jestem znowu, teraz mówię, zetnę sobie włosy, zawsze słuchajcie, jak ścinam włosy, to mniej więcej wygląda to tak, że bierę maszynkę i robię i za każdym razem, no nie wiem czy to jest jakiś powód do dumy, ale za każdym razem kiedy tam wyzodzi, za każdym razem sobie muszę i tam zasy, kurwa, no nie zdarzyło się. Za każdym razem muszę sobie wyzodzi. Zawsze mi, kurde, bo później boli, no sobie albo pierdolnę tym ostrym takim, tym wiecie. Albo za mocno docisnę i se przytnę kawałek. Nie jest to oczywiście nic groźnego, przynajmniej tak mi się wydaje. Jest to jednak ciało jamiste, nie wiem jak ono działa. Ale to jest tak, że zazwyczaj nawet nie pojawia się krew, natomiast za każdym razem to się stanie. Ja mam jakiś kurwa nieład. Oczywiście pomijamy tutaj tą rzecz, bo mieliśmy to w poprzednim odcinku. Jeżeli nie widziałeś i chciałbyś zobaczyć, to sobie weź poprzedni odcinek po prostu. Chowanie się. Chowaj się za niskimi obiektami. O to chodzi? O. Widziałem, że w poprzednim odcinku gra delikatnie ladżyła, więc tutaj słuchajcie, popracowałem na razie nad tym i mam nadzieję, że się uda teraz. Nie, co? Gdzie ty świecisz? O kurwa. Dobrze biegnę? Wypatrujcie mnie. Nie widziałeś mnie. Dobra, jesteśmy szefami. Nic nie widzisz właśnie. Ale ja widzę, gdzie przejść. Idziemy! Pięknie. No widział nas. Przepraszam. Nie, nie chcę tego widzieć. Niedobrze zepsuło. Bo to za... ja E nacisłem, a nie F. Co, że tego? Muszę się rozkręcić. Dzikie kuny. Dobra, już jest git. F, tak? F. No. D klikłem. D to jest... D jak dekiel, kurwa, ze mnie jest. Ile wam powiem. A to jest zawsze ciekawe z mojego punktu widzenia, bo oni za każdym razem do takiej sytuacji musieli też zrobić animację śmierci, nie? Pojebane to jest. I w jajca. I cycami, dobrze. O kurwa. I bronią, psyk. Szotujemy? Oj. Chyba wszyscy słyszeli, że... O, ale dostanie. O. A nie ginie, a nie mamy niestety naboi. Normalnie to bym rzucił taki żart, ale nie chcę, żeby wszyscy mnie zabili. Chciałem powiedzieć, że wyglądamy jak pobukakę z ośmiornicą. Ale nie chciałbym zabrzmieć źle. Co, chyba jednak wolę grać kurczę męskimi postaciami, bo wtedy mogę sobie rzucać takie żarty i nie czuję się, że wszyscy mnie zaraz, ktokolwiek będzie to oglądał, będzie chciał mnie zabić. Bo jestem seksistą. Dobra, mamy 0 na amunicji. Rozumiem, że nikt kurwa nie słyszał, że ja tu strzelałem, okej. Elegancko. Do tego domu raczej nie wejdziemy, bo on płonie. Ale wszystko śmiga, słuchajcie. Coś... Nie wiem, co się stało w sumie. Ty, ja nagrywam? No nagrywam, ty. A 40% karty graficznej. Nie wiem, co się stało, słuchajcie. Wam powiem szczerze. Nagle, słuchajcie, mój komputer... Nagle mój komputer, słuchajcie, zaczął działać jakoś. Ale nie wiem, czy to właśnie... To są możliwe, że lokacje. Raz 100%, raz 40%. Tak już jest. A może coś miałem wtedy odpalonego i nie wiedziałem. Istnieje też taka szansa. W tle był jakiś program. Ale mam Mister Pistoleta. Padł? Chyba tak. Dobra. Mamy amunicję. O kurwa. Podawanko. Przeszukać zwłoki. O, poka. Okay, jakieś narzędzia, znaczy te śrubki, nazwijmy to śrubkami potocznie. Coś do łuku. Śrubki, łuk. Okej. Okay. Mówię, tak by było, słuchajcie, klimatycznie, jakbym sobie w nocy pograł. W sensie, jest noc, ale jakbym sobie zamknął, wyłączył światło. Wydaje mi się, byłoby 1000 razy bardziej klimatycznie. Ale wtedy wy byście nic nie widzieli. Ty, puta. Ty, a zrobię tak, zobaczymy. Przetestujemy, chociaż jeden odcinek. Przepraszam, widzowie. Nie otrzymałem wam nagrywania. Nadupcamy się nadal z tymi chłopami, to znaczy strzelamy się i po prostu idę dalej. Znalazłem obóz, nic nie ulepszyłem, oprócz jednej umiejętności, chyba zbierania, nie zbierania strzałów, tylko patroszenia zwierzyny albo coś takiego. Tak mi się wydaje. Co mam podnieść? To nie jest coś do spalenia? Kurwa, że ja taki mądry jestem? No więc idziemy dalej, mówiłem chyba z 20... Nie no, 20 minut nie, ale z 5 minut na pewno się nie widzieliśmy. O zabójstwo z ukrycia, o podaję koksem. Podoba mi się to. A naciskaj E, a to nie wiem, czy takie z ukrycia było, ty. Jak do mnie chłop ładuje z łuku. Ty, wydupcaj mnie stąd. Któryś to tam. Kurwa, ja myślałem, że ja za osłoną. Pieprzaj. Co mnie strzela? Co tu się dzieje? Jakby... Nie wiem. Tak. Za daleko nie poszliśmy. Trochę pozabijali ludzi, ale jakoś... żadna kascenka fabularna was nie ominęła, to wam muszę powiedzieć szczerze. Nic was z takich rzeczy nie ominęło. O, to faktycznie było po cichu. Tego chłopa nie przeszukałem, dawaj tutaj. Części do ulepszania. To ja. O kurwa. Dobra, naucz się lepiej strzelać. Ty, no ile ze strzał z tego łuku. Józef, ten łuk jest skurwesyn. A młotowy mi ktoś zapierdolił. Tak właśnie coś czułem, że płynęłem. No widzę, że się rozszerza, ty. Jak tu? Dobra, wiecie co? Zrobimy to w starym czechowskim stylu. Zrobimy to w starym czechowskim stylu. Żadne zabójstwa po kolei, żadne zabójstwa po cichu. Nie, bierę kurwa karabin i biegnę po prostu. Starym dobrym stylu na wyjebane. Chyba, że zajdziemy tych dwóch typów od tyłu to. Kurwa, nie uciekaj, frajerze. Szybko strzelaj! Nie trafisz. Nie! Ale ja nie umiem tak z łokcia. Kurwa! I zacząłem od tylko momentalnie, kiedy otrzymałem nagrywanie, to zaczęło mi wszystko nie wychodzić. Jak to działa, widzowie? Powiedz mi. Shift, aby się ukryć? Ja pierduper, no nie wierzę. No bierz ataku, że... Ja wiedziałem, że my jesteśmy koksami, ale że my jeszcze jesteśmy telepatami? Ja pierduper. Dobra, idziemy dalej. To możemy na dół powinniśmy iść. Jak to działa, że shift? Nie no kurwa. Ale jak ja się niby ukrywam z shiftem? No to ukrywam się czy nie? Dobra, przejdę. Nie no, nie wytrzymię, kurwa. Widzowie, przejdę sobie to poza odcinkiem, bo nie wytrzymię. Dobra, od razu tylko zatrzymałem i otrzymałem i od razu przeszedłem. Od razu, mówię wam. Ty, pozor się rozprzestrzenia. Kurwa, faktycznie. Oni strzelają. Wrodzy, wrodzy. O kurwa, i co teraz? Ty, co teraz? Dobra, idziemy, co? Bo nie mamy wyboru, kurwa. Ty, rolką. Oj, jakie to było dobre. Ja nie wiem, co ja zrobiłem. Ty, powiem wam ciężko, powiem wam, bezpośrednia konfrontacja to nie jest najlepszy wybór w tej sytuacji. Nie będę ukrywać, w sensie... No nie, trochę przechodziłem tu, żeby tu dojść. Wiemy, w ogóle mamy iść na lewą stronę, po prawą? Nie mamy na razie za bardzo zaznaczone, tak idziemy trochę... Trochę tego, nie do końca wiem po co idzie. Okej. Czy będzie tu coś ciekawego? Poka. Skrzynia ze skarbem. Popularny jedwabny wachlarz. Mógł go używać wieśniak albo szlachcic. Okej. Tak, to jakieś Chiny, Japonia, coś tego, nie? Chyba Japonia trochę, nie warto jest mylić z Chiny z Japonią. Dobra, Chiny komuchy, Japonia nie komuchy. Japonia bum bum, przeciwnik podczas II wojny światowej, Chiny chyba nie przeciwnik. O kurde, też czuję dobrą scenę. Dajcie sobie trochę monitor poprawy, o, albo nie. Wiem, że mnie nie widać, widzowie, wiem. A to mówiłem wam na odcinku? Nie, bo ja przestałem... Nie, nie wiem. Nie wiem, kiedy zatrzymałem. A nie, zatrzymałem chyba, żeby... Zatrzymałem chyba, żeby poprawić właśnie kamerę, nie? O ile się nie mylę. Ole szef! cię widzieć. Wybacz, twoja noga jest w strasznym stanie. Nie, tylko tak wygląda. Masz jakieś wieści o innych? Żadnych. Chyba musi nastąpić tak zwana amputacja. Wilki zabrały mi prowiant, a razem z nim nadajnik z szalupy. Jeżeli go nie znajdziemy, nie wydostaniemy się z tej wyspy. Ale ty potrzebujesz bandaży, morfiny. Wszystko jest w plecaku. No to pójdę. Otóż to. Chodź tu. Chodź tu. O nie. Nie. Ani mi się wasz draniu. Dobra, więcej morfinki do nas. Ja przypomnę, że jesteśmy pogryzieni, spadliśmy ze 72 razy z jakiegoś klifu skalnego, plus mamy wielką dziurę w jakiejś jebanej wątroby, czy śledzioniec, kurwa, co tam jest, więc... No. Dzięki Bogu żyję. Ja myślę, że to trochę taki film z Avengersami, kurwa. I to zawsze te hity dostałem takie i nic im nie jest nigdy. Nie przepadam za takimi grami komputerowymi, gdzie się tak dzieje faktycznie. Ja w ogóle... w myśl moje... w myśl mojej idei growej, to tak naprawdę każda gra by była do cipy. Bo w każdej grze komputerowej nic by się nie dało zrobić, bo według mnie to jest głupie, że tak można zrobić, więc w sumie trochę rozumiem, że ona tam jest ranna, bo wtedy jest takie pisko, wiecie co chodzi. Ale pozwala wystrzelać 3 strzałowymi seriami, fajne ty. Dłuższy magazynek mieści 10 nabojów, spoko, ale zwiększa zadawane obrażenia. O, to fajne. Możliwe dodawanie bardziej precyzyjnych strzał, co wpływa na zwiększenie obrażeń. Reduktor odrzutu ja bym zrobił za 200. Tego. Już nas nie stać niestety. Łuk, no niby korzystny z łuku. Ale... Chyba tutaj spluwa jest preferowana. Normalnie Givera tego. Dobra, gdzie my się mamy udać? Tam się mamy udać. Czy mamy się udać gdzieś tutaj i sobie zacząć tu zwiedzać różne rzeczy? Nie jestem pewien, chyba nie. Z którędy tam w ogóle wejść? To jest chyba ściana wspinaczkowa, o ile dobrze rozumiem, tak? Tylko ja bym jeszcze chyba coś poszukał na dole. Jakieś części czy coś takiego, nie? Tutaj jakieś strzały do łuka. Mam za dużego sensa, to jest za duży sens, widzowie. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, sens jest fajnie mieć, ale to jest za duży sens. Trzeba to zmniejszyć. Czułość celowania tak samo. A nie, czułość myszy i czułość celowania będzie inna, o. Coś takiego, że tu są normalnie tak, o, tu. Niby miało być mniejsze, ale nie sądzę, że jest. Ale dobra, no teraz jestem w jakikolwiek stanie. W jakikolwiek stanie jestem... strzelać i celować. Co to daje, ty? Nic, to chyba trzeba podpalić. To miało jakiś sens. Okej, to jest jakaś winda. Rozumiem, że tędy pewnie też się da zamiast tą ścianą wspinaczkową dostać. Możliwe, że tak jest, zobaczymy. W środku jakby coś jest, tylko... Jakby... To nie umiem to wysadzić. Czy da się na to wejść jakoś? Może zejść się tylko da. I tak czy siak musimy niestety tą ścianą się... A tu jest jeszcze ściana, a to... Nie, to ta sama jest? A możliwe, że ta sama. No. Nie tak? Nie no, to jak? O, chyba pod F bije tego. Pod F bije takim wiecie, takim starana. O kurwa, tylko zgaszę tak pochodnie. Dobra, jeszcze raz. Dobra, trzeba coś podpalić, na przykład to bym podpalił. To brzmi jak coś do podpalenia ogólnie. Też wam się tak wydaje? O, i wreszcie można strzelać i mieć pochodnie, to mi się podoba. Normalnie. Dobra, elegancko jest. To bym podpalił, nie wiem czy coś to da, ale tu pisze, że można podpalić, to podpala, co? Czemu by nie? A, dostajemy darmową skrzynkę z narzędziami. Okej. Tu coś ciekawego? Nie? Tu coś jest do podpalenia, widzę. Podpal. Raczej to nam nada tylko i wyłącznie klimaciko. Rozpoczęto wyzwanie dla PD. Punktów doświadczenia. O. A to wilk jest, tak, zabity przez tego chłopa. Dobra. Okej. Tu coś widzę też jest do podpalenia. Podpal. Cyk. Co tam nada? A, czekajcie, chyba trochę rozumiem. Albo i nie. Nie, no ja bym... Kurde, no nie rozumiem jednak. Można to jakoś popchać? Można. Może popchamy to tam w sumie. Czekajcie. To nam nie... Nie, no to słabo coś. Chyba nie do końca o to chodziło. Tu się jakoś dostać raczej się nie dostaniemy, co? Wygląda jak coś... Miejsce, do którego... Nie no, w teorii chyba można się jakoś dostać. Tam brzmi jak. Może tylko i wyłącznie na kodach. Okej. Ja nie lubię takich... O! Nie, na dole nic nie ma. Nie lubię takich gier, w których trzeba rozwiązywać zagadki, bo niestety ogólnie je lubię, tylko kiedy nagrywam odcinek, to skupiam się na wielu rzeczach naraz, tak? Między innymi monitoruję FPS-y. Staram się jakoś dobrze bawić przy tej rozgrywce. Nie zapominam o tym, żeby mówić. Staram się w momentach, kiedy jest jakaś przerwa, to cały czas nawijać o czymś, bo nudy. Opowiadać może jakieś historie i tak dalej. Cały czas coś tu się dzieje. I przez to skupienie się bezpośrednio na samej zagadce i nie chodzenie tak jak ja, jak debil teraz, tylko faktycznie stanięcie tu i pomyślenie mogę się tam dostać tylko i wyłącznie tymi sposobami, jest dość ciężkie. No jestem na 99% przekonany, że to jest ściana wspinaczkowa, po której można wchodzić. Naprawdę. Czekajcie. A nie. No bo pomyślałem, że może by było tego wyciągnąć fajnie. Ten nasz, wiecie, kilofik. Nie jest kilofik, to inaczej się nazywa. Tu coś? Tu może? O, a kto tu tekstury nie dorobił? Proszę bardzo. No, wyważenie też nic nie daje tutaj. Okej, można iść tak. To jest prawdopodobnie dobra droga, więc koks. Będzie jakiś chyba tego, nie? Skarbik jakiś. Musiał należeć do amerykańskiego marine. Ciekawe czy było... Czy te znaki symbolizują straconych przyjaciół, czy zabitych wrogów? Tak czy inaczej, musiał się napić. Dobra. Możemy tu zejść albo iść na górę? Ruiny. Z okresu Kamakura. Czy to wszystko należało do Yamatai? Na razie niestety należy do złych złoczyńców. Ulepszenie, broń dostępna. Ulepsz broń w obozie. Okej, teraz możemy pewnie tu wskoczyć, tylko czy nam coś to da? Na razie chyba nie. Na razie chyba chodźmy i kontynuujmy tutaj badanie. O, tędy też mogłem wejść. A nie. O kurwa. To już jest chyba... Ojojoj. To ja dawaj mi tu spluwę. Nie będę przecież do chłopu z łuku strzelał. Czy będę? Chyba jest to nierozsądne tak strzelać z łuku do nich. Wydaje mi się, że... Chociaż... znaczy nie, no. Wydaje mi się nierozsądne. Ale teraz mi na myśl przyszło, że... Chociaż fajnie by było z tym ulepszeniem, co zrobiliśmy, słuchajcie, czyli ten... Co mogliśmy zrobić, a nie to, co zrobiliśmy, czyli ten triple shot. Brzmi jak coś fajnego, nie? Ten triple shot ogólnie. Jak ja tu skoczę, to będzie git i się... Okej, zginąłem. A nie. Myślałem, że normalnie sobie zjadę tego. I te nawilki to by, wiecie, prrr. Karabinkiem jest. Czy my chcemy zwiedzać, czy iść prosto do celu? To jest zawsze taki dylemat, który mnie zastanawia. Prosto do celu, czy sobie zwiedzamy giereczkę, opowiadamy historię, dobrze się bawimy. Jak to powinno tutaj wyglądać. Ale dźwięki to dość straszne. Tu coś jest do zebrania? Jest. To idziemy po to. Nie wiem, na ile istotne będą te ulepszenia, więc na razie wolałbym je zbierać. Nie wiem, powiem wam, że poziom trudności normalny, na którym gramy, jest dość ciężki, nawet bym powiedział, więc... I byk! Wszystko jest w środku. Okej, nie podoba mi się to bardzo. Te góry wszystkie i te takie rysunki na górach mi się kojarzą z tym, z GTA. Góra Chiliad. No tak się nazywa, góra. Tu dalej mi oświetla, jak burza jest. Zajebiście ogólnie. Tak, jeden odcinek, tak jak mówiłem, słuchajcie, jeden odcinek zrobimy sobie testowy, jeśli chodzi o właśnie tutaj nagrywanie po ciemku. Powiem wam szczerze, że klimacik to jest zupełnie inny. Klimacik jest zupełnie inny, nie? Klimacik jest zupełnie inny. Jeszcze mam niestety jeden tutaj. Przyszłam tylko po bagaż. Tak, zaraz się zesram, wiem o tym. 3, 2, 1, kurwa. Widziałem ten cień zajebany. Nie. Zostaw mnie. Muszę z tym wracać do lata. Ja pierdolę, spierdalaj stąd szybko. Nie patrzy, widzowie. Patrzy na lewy ekran. Nie, bo ja mam za dużo, bo ja mam strasznie blisko monitor ogólnie. O kurwa. Udało się chyba. Ale chyba żartowałem. Coś po prostu nie tak. Tak jak mówię, oni do każdej sceny musieli tego, osobną animację zrobić. A spróbuję teraz na pierwszym ekranie i zobaczę, jak się wystraszę. Nie no, bo się spodziewałem. A normalnie to się obsar zbroję, bo ja mam... Dosłownie mam, słuchajcie, 30 cm od siebie ekran, naprawdę. Nie, nawet nie. Tak blisko ekran, że to chuj jest. Ale zbierz tutaj skórkę, wilczka. Najgorsze, jak jest tak cicho. Ale piękna jest gierka. Ładna jest. W sensie może najpiękniejsza nie, ale naprawdę jest ładna. Szczególnie w takich ciasnych pomieszczeniach to widać. Że tak ogólnie to może najładniejsza nie jest, ale właśnie jak w takich ciasnych miejscach to jest ładna. I co teraz mamy zrobić? Wrócić do obozu, tak? Bo mamy tego. Czy to jest jakaś szybsza droga? Kto wie? Wygląda na... No, zaskakuj. Zeskakuj. Nie, kurwa, zeskakuj. Ja chcę do tego, do zioma. Ziomo musi spalić, kurde, tego. Nie, Amsterdam. Aspirynę, czy tam, co to tam jest. Nie jest aspiryna. Morfina. Tędy? Myślicie? Ja myślę, że tędy. Pyk, cyk, siubdu, ruchu tu. Gdzie teraz? Teraz tu. Na dół. Nie, no nie wierzę, że ja muszę tak skakać. To jest głupie strasznie. I bardzo ryzykowne ogólnie. Ale dobra. Myślę, że nasz ziomo raczej już nie przeżyje tego. I jest detkiem. Okej. Trzeba cię połatać. Znaczy oddycha jednak, pochcam. Powiem wam szczerze, że to jest super, jak ktoś nie grał w takie klasyki. Szczególnie z kogoś, jak ktoś jest, kto nagrywa. Bo jak nie grałeś w takie klasyki, to jest super sobie na przykład, jak ja bym był widzem i oglądał kogoś, kto nie widział, na przykład, a ja bym widział to powiedzmy 7 lat temu, to by było super, bo byś przeżywał to wszystko od nowa, bo na to same reakcje, on by nie znał fabuły, więc same reakcje są o wiele autentyczniejsze i fajniejsze, niż przechodzenie gry 7 raz. Prawda? No i nagle ożywił, tak się. No, nieźle. Gdzie taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego? Nieźle! Na nocnej zmianie w Nine Bells. Żaden wilk nie oprze się tulipanowi. Hej, znalazłaś. Dobra robota. Dzięki. Wszystko boli, muszę się oprzeć. Rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej. Dokładnie. Stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku. Słuchaj. Laro. Słucham. Musimy nadać sygnał SOS. A ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. No oczywiście. Tak, bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Poradzisz sobie, Laro. W końcu jesteś z Croftów. Ale chyba nie tego rodzaju. Jasne, że tego. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Miejmy nadzieję, że szybko się uczę. Tylko uważaj na siebie. Dzięki, to zawsze mnie rozbraja, jak ktoś tak mówi. Dzięki tobie teraz będę uważał. No to jest logiczne. To normalnie nie uważa na siebie. A poza tym nawet jak ktoś nie uważa na siebie, to powiedzenie mu uważaj na siebie, to powiem was szczerze, kurwa, za dużo nie da. Dobra, o właśnie, teraz możemy się spinać. Okej. My w międzyczasie nauczyliśmy się te jakieś nowe umiejętności na większą ilość amunicji. Wydaje mi się, że to jest najfajniejsze, bo tamte takie średnie są te umiejętności. Moi drodzy, widzimy się jutro. Życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Pamiętajcie, że możecie zostawić lajka, wpaść różne linki w opisie, jak to czyli Instagram, Twitch, Twitter. Mój drugi kanał vlogowy, obejrzcie sobie Rolanda, bo poświęciłem na niego 3 tygodnie. Jeszcze raz, miłego dnia, teraz miłej nocy. Ło, ty, a tam co jest? O kurde. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że ci się wam podobał i sorry, że tak ciemno, ale z klimatu nada się. Do zobaczenia, cześć.